Pani marszałek, Wysoka Izbo, jako członek Parlamentarnego Zespołu do spraw Problemów Polski Powiatowo-Gminnej z dużą satysfakcją przyjmuję propozycje zmian w kodeksie wyborczym, które lokuję w trzech przesłankach. Pierwsza przesłanka, wzmożenie frekwencji wyborczej, to związane jest ze zwiększeniem ilości komisji wyborczych. Do posła sprawozdawcy pytanie o zróżnicowanie aglomeracyjne aglomeracji wielkomiejskich obszaru Polski powiatowo-gminnej w sensie statystycznym, które uzasadnia potrzebę tej zmiany. Druga kwestia, wsparcie obywateli, którzy z różnych powodów mogą mieć kłopot z dotarciem do komisji poprzez ułatwienie dojazdu. Pytanie kolejne o współpracę samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, które jak papierek lakmusowy odpowiedzą, czy są za powszechną demokracją i dostępnością do wyborów, czy też nie. Prosimy o wsparcie i pomoc w tym zakresie. I ostatni element, kwestie dotyczące transparentności procesu liczenia oddanych głosów jako kluczowe i uzasadnione. Niemniej budzi pytanie o uszczegółowioną procedurę liczenia. Czy komisja ma być wówczas w składzie 100%, czy są jakieś odstępstwa? Dziękuję bardzo. Dziękuję.